Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W ten piękny piątkowy poranek 22 lipca pragnę Was przywitać, drogie siostry i drodzy bracia w Chrystusie, i pozdrowić serdecznie z parafii w Suwałkach. Dziś chcemy wspólnie ten dzień rozpocząć od wsłuchania się w Boże Słowo, te, które wyznaczają nam dziś strony Książeczki z Biblią na co dzień. Znajdujemy je w pierwszej Księdze Królewskiej w 8 rozdziale i w liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale. Posłuchajmy. Błogosławiony niech będzie Pan, który dał wytchnienie swojemu ludowi izraelskiemu, tak jak to obiecał. Pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Jako słowo refleksji podane są słowa zaczerpnięte z piątej zwrotki pieśni nr 541 autorstwa Karla von Bogackiego. Z Syjonu ześlij dzień zbawienia, wypełnij, co przyrzekłeś w słowie swym. Narody wiedź do odpocznienia, by już nie były pogrążone w złym. Rozedrzyj niebo, pomoc swoją daj, niech się otworzy dziadkom Twoich raj. Drodzy, autor listu do Hebrajczyków mówi, pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Mamy czas wakacji, czas odpoczynku, ale myślę, że nie wszyscy i nie w tym samym czasie odpoczywamy. Niektórzy z nas pomału już kończą wypoczynek, inni do niego ruszają, ale też i ta praca, która nas, że tak powiem, doświadcza każdego dnia, sprawia, że w świecie, w którym dzisiaj żyjemy, w świecie, w którym jest ciągły zalew informacji, ciągłe nowe wymagania, stajemy się ludźmi, którzy cierpią z powodu tego, że nie odpoczywają. I tak naprawdę nasze życie fizyczne ma duży wpływ na nasze życie duchowe i czasami brakuje nam pewnego poczucia odpoczynku. Z drugiej strony w tym życiu duchowym, kiedy nagromadzi się przeróżnych błędów, problemów, żyjemy z przekonaniem, że Bóg, który ciągle nas obserwuje, ciągle patrzy i stawia nam swoje wymagania, sprawia, że to nasze życie z Nim traci pewien komfort. Lękamy się Go, zamiast Mu ufać, uciekamy od Niego, zanim do Niego przychodzić. Popadamy w pewną pułapkę myśli, że z rzeczami, którymi sobie nie radzimy, z jednej strony chcielibyśmy umieć je sobie wybaczyć, bo te błędy nas bolą, ale z drugiej nie potrafimy tego zrobić. Tymczasem Biblia nie uczy nas tego, jak wybaczać sobie, ale uczy nas tego, w jaki sposób dotyka nas przebaczenie, które płynie od Boga, które jest Jego inicjatywą i które ma sprawić, że nasze życie będzie miało zupełnie inną jakość. Biblia bardzo często mówi o odpoczynku, że czeka nas to odpocznienie ludu Bożego. Możemy na nasze dzisiejsze potrzeby zaadaptować ten tekst do tego właśnie, byśmy potrafili zarówno i w tym świecie, w którym ciągle biegniemy, znaleźć ten czas na odpoczynek, ale przede wszystkim także w naszym duchowym rozwoju poczuli, że w tym dążeniu do Boga nie o to chodzi, by być w Jego oczach coraz jakby, czy mieć Boga jako wielkiego menadżera, który patrzy jak my na naszą produktywność, jak pracujemy, ale widzieć w Nim kochającego Ojca, który nas ogarnia, w którego ramionach możemy odpocząć po trudach swojej drogi. My szukamy odpocznienia. W ten sposób Biblia pokazuje tą drogę do Boga, jako do odpoczynku, a nie do kolejnych awansów w jakiejś hierarchii zawodowej czy produktywności. Odpoczynek, zaufanie, bo odpoczywamy tam, gdzie czujemy się bezpieczni, gdzie czujemy się pewnie, z ludźmi, którym ufamy. I pragnę nam tego właśnie życzyć na ten dzień, byśmy potrafili, może dopiero w piątkowy wieczór,
ale jednak znaleźć ten czas dla siebie nawzajem, znaleźć ten czas również dla Boga na modlitwę, może tylko krótkie westchnienie, ale jednak na pielęgnację naszego Stwórcy, Zbawiciela i Uświęciciela, który pragnie dla nas jak najlepiej. Niech więc dobry Bóg pobłogosławi ten dzisiejszy dzień i będzie z nami teraz i zawsze i na wieki. Amen. Zostańcie z Bogiem.